Dzisiaj upieczemy piernik z marmoladą. Przygotowane tu produkty pomogą nam to ciasto upiec, a jest to 260 g mąki pszennej, 100 g cukru, 3 jajka, 200 g płynnego miodu, 150 g masła, 4 łyżki śmietany 12%, 2 łyżki przyprawy do piernika, 1 łyżka kakao, 1 łyżka sody oczyszczonej i marmolada truskawkowa. Tak już to sobie wszystko przygotujemy. Do miski dajemy nasze masło i będziemy je ucierać na puszystą masę. Po chwili dodajemy cukier i wszystko ze sobą dobrze ubijamy. Jak już nam to się ładnie połączy, utrze, dodajemy nasze żółtka. Podzieliliśmy nasze jajka na żółtka i białka. Białka czekają, żółtka po jednym dodajemy do naszego masła. I ucieramy. Jeszcze jedno żółtko. Następnie dodajemy nasz miód płynny. I wszystko ze sobą dobrze miksujemy. Musi nam się wszystko połączyć, wymieszać. Następnie będziemy dodawać mąkę. Mąka oczywiście przesiana przez sitko. I dodajemy powoli jedna, druga, trzecia łyżka i tak dalej, aż nam cała mąka się wyczerpie. W międzyczasie to ciasto zacznie nam zmieniać konsystencję na dużo bardziej zwarte. Dlatego w pewnym momencie proponuję Państwu dołożyć śmietany, tak jak my w tym momencie, i wtedy resztę mąki dosypać do środka. Na koniec rzucamy przyprawę korzenną, sodę i kakao i wszystko ze sobą dobrze mieszamy. To musi nam się połączyć, nie wiadomo jak długo, nie musimy już tego ucierać. Wystarczy, żeby te składniki ze sobą dobrze się wszystkie połączyły. Odstawiamy miskę na bok, teraz ubijamy pianę z naszych białek. Pianę oczywiście musimy na sztywno ubić. I po chwili mamy już pięknie umitą pianę, którą będziemy dodawać do naszej masy wcześniej zrobionej. Bez miksera, a łyżką drewnianą będziemy tą masę mieszać z naszą pianą. Na początku będzie ciężej, później już będzie łatwiej. I tak powoli, raz, dwa, aż do wykończenia naszej piany. Taką masę przykładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Jak tu Państwo widzą, u nas to przekładanie szło tak troszeczkę powoli, żeby nie ubrudzić boków, które się mogą później przypalić. Ciasto jest dosyć zwarte, więc trzeba będzie rozłożyć to ciasto po wszystkich kątach, rogach, wyrównać, wstawić do piekarnika i wtedy pieczemy przez 1 godzinę w 180 stopniach. Czy się upiekło, sprawdzamy patyczkiem. Może zaistnieć potrzeba przykrycia folią aluminiową, ponieważ żeby ta góra się za dużo nie spiekła. Myśmy za późno właśnie przykryli, dlatego Państwo tu widzą ciut przypieczone ciasto, ale nie szkodzi. Górę ścinamy, wyrównujemy i obracamy nasz piernik do góry dnem. Przekrajamy na pół. Chodzi o to, żeby nasz piernik miał równiutką górę. Kroimy na pół, kroimy. Pięknie nam wyrósł piernik oczywiście. I teraz środek smarujemy marmoladą. U nas jest to truskawkowa. Jeżeli Państwo nie lubią albo chcą inną, jak najbardziej. Wykładamy, rozsmarowujemy po środku. Można grubszą warstwę, można cieńszą, jak to woli. I przykrywamy górą. Na górę będziemy polewać nasz piernik polewą czekoladową, czyli 2 tabliczki mlecznej czekolady rozpuściliśmy z 5-6 łyżkami mleka. Do wszystko do połączenia się, do uzyskania szklistej konsystencji. Jeszcze ciepłą polewamy górę, polewamy boki. Wszystko ładnie wyrównujemy. I pozostaje mi życzyć Państwu smacznego i zaprosić na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.